informatyzacja sądów, rozprawy zdalne, rozprawy online, rozprawy nagrywane, e-sądy, portale informatyczne sądowe, czyli technologia w budynkach sądów. Jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, to zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Katarzyna Łukasiewicz, jestem adwokatką i pomagam ludziom sprawnie przejść przez rozwód. Technologia i sąd, informatyzacja i sąd. Jak to wygląda? Najpierw opowiem Wam, jak wygląda nagrywanie rozpraw. Czyli idąc na rozprawę do budynku sądu, w budynku sądu, w sali rozpraw, rozprawy cywilne, rozprawy gospodarcze, już chyba w większości polskich sądów, a w tych dużych to już na pewno, w tych mniejszych też raczej już to działa, one są nagrywane. Nagrywany jest dźwięk, nagrywany jest obraz. Czyli na sali rozpraw możecie spotkać się z kamerą. I uwaga, bo kamery nagrywają to, co się dzieje na sali. Są trzy kamery. Jedna jest kamera, trzy obrazy one rzucają, znaczy łapią, o tak, trzy obrazy łapią. Czyli jedną stronę postępowania, drugą stronę postępowania, ale również świadków, jeżeli podchodzą do barierki i składają zeznania. Czyli mamy takie trzy rzuty, które widać później, jak przeglądamy zapis audio-wideo z rozprawy, to właśnie te trzy widoki są tam uchwycone. Oczywiście nagrywany jest tak samo dźwięk. I uważam, że to jest bardzo dobra sprawa, że to rozpoczęcie nagrywania się odbywa, znaczy, że się rozpoczęło nagrywanie rozpraw. To był początek 2010 roku i następne, kiedy to zaczęto instalować kamery na sali rozpraw i to się bardzo przydaje. Oczywiście ma to swoich przeciwników i zwolenników. Przeciwnicy prawnicy najczęściej powiedzą tak, jeżeli nagrywamy rozprawy, to często już sąd nie sporządza takiego dokładnego protokołu, jaki kiedyś sporządzano z przebiegu rozprawy. Czyli każde chrząknięcie kogoś, kto tam zeznawał przy barierce jakiegoś świadka albo wyjaśnień strony postępowania było w tym protokole, no przynajmniej powinno znaleźć odzwierciedlenie. Czyli wszystko sąd spisywał rękoma protokolanta sądowego. I to było o tyle dobre, przeciwnicy mówią, że to było bardzo dobre, bo później jak sporządzany był wniosek, znaczy jakiś środek zaskarżenia, to można było w bardzo prosty sposób te protokoły przeczytać i zaznaczyć, gdzie są właśnie jakieś sprzeczności w zeznaniach świadków, gdzie sąd później w tym uzasadnieniu wyroku niekorzystnym nie zauważył, a co się działo na sali rozpraw właśnie podczas zeznań świadków czy wyjaśnień jakichś stron postępowania. Czyli o wiele łatwiej pracowało się na protokołach papierowych, nawet w wersji elektronicznej, prawda? Ale żeby później pisać środek odwoławczy. Teraz jest o wiele trudniej, dlatego że mamy protokół skrócony, czasami tak bardzo skrócony, że jest tylko rozprawę rozpoczęto, stawili się, rozprawę zakończono. Dosłownie tyle, czyli jedna kartka 4. I dołączana jest płyta CD z przebiegu tej rozprawy, jeżeli chodzi o dźwięk i obraz. No i wyobraźcie sobie, jak teraz chcemy napisać odwołanie od jakiegoś wyroku, jakiegoś postanowienia, to my musimy teraz to wszystko odsłuchać. Więc to jest o tyle trudniejsze niż z protokołów papierowych, że to wszystko trzeba odsłuchać i nanieść na te pismo nasze uwagi, znaczy w tym piśmie naszym odwoławczym nanieść uwagi, gdzie jest właśnie coś wartego zainteresowania, żeby sąd drugiej instancji się tym zainteresował, no to my musimy jeszcze zaznaczyć, w której to minucie padły na przykład jakieś ważne słowa świadka, których sąd pierwszej instancji nie zauważył, który to pominął w swoim wyroku, w swoim uzasadnieniu swojego wyroku. Więc to mówią przeciwnicy tego. No oczywiście zwolennicy
Zwolennicy mówią, że dzięki temu, że rozprawa jest nagrywana, no to nagrywa się wszystko, tak? Widzimy mimikę świadka, widzimy, jak tam przewraca oczami, widzimy, że kłamie, widzimy, że kręci czasami, widzimy, jak się strony zachowywały, co one zeznawały, czyli zwolennicy mówią, że to jest plus tego nagrywania rozpraw. I ja się zaliczam również do tych zwolenników, bowiem bardzo uważam, że to jest bardzo ważne, że sąd, że ten ślad zostaje po tych faktycznych zeznaniach w aktach, w postaci właśnie tam zapisane na tej płycie CD, no bo to wszystko jest na płytach CD, jeżeli chodzi o akta sądowe. Płyty CD, tam nie ma żadnych pendrive'ów, sąd zawsze posługuje się od strony sądu płytami CD. I muszę tutaj przytoczyć taką pewną anegdotę. Miałam taką sprawę, gdzie pani chciała się odwołać od wyroku. I teraz mamy taką zasadę, że aby się odwołać od wyroku, najpierw musimy złożyć wniosek o uzasadnienie tego wyroku. I dopiero po otrzymaniu tego uzasadnienia możemy składać odwołanie, czy to apelację, czy zażalenie, czy co tamkolwiek, tak? Jakiś środek zaskarżenia. I ta pani, zamiast złożyć wniosek o uzasadnienie, to złożyła wniosek o doręczenie jej wyroku. I to był, no to był błąd, dlatego że, no tak jak powiedziałam, żeby coś zaskarżyć, najpierw musimy wnieść o uzasadnienie danego pisma sądowego. I no, pani poprosiła o wyrok. I sporządzałam w tym zakresie zażalenie, bo sąd nie powiedział, że nie doręczy tego uzasadnienia, bo już minął termin na to sporządzenie tego uzasadnienia i po prostu pani ten termin przegapiła. Natomiast sąd drugiej instancji w odpowiedzi na moje zażalenie przyznał rację tej pani, bo powiedział, że na zapisie właśnie wideo widać, że ta pani, która była pouczana przez sąd, jak ma od danego wyroku się odwołać, właśnie, że ma złożyć wniosek o uzasadnienie tego wyroku, widać było, że ona nie rozumie tego, co sąd mówi, bo sąd kilkukrotnie powtarzał, pani parafrazowała, raz parafrazowała wypowiedź sądu, czyli mówiła tak, tak, dobrze, proszę sądu, czyli mam złożyć wniosek o uzasadnienie. Sąd powiedział tak, tak, a ona na to mówiła, aha, czyli mam złożyć wniosek o wyrok. Sąd mówi, no nie, nie, czyli wniosek o uzasadnienie, tak, tak. I to jakby kilkukrotnie tutaj była ta wymiana tych zdań, więc sąd drugiej instancji powiedział, że faktycznie na nagraniu wideo zauważył, że coś było nie tak z tym poinformowaniem tej pani o sposobie złożenia odwołania od tego wyroku. I dzięki temu przywrócił termin na sporządzenie uzasadnienia tego wyroku. Więc to był taki namacalny w mojej karierze ślad po tym, że ten dowód tego, że ta informatyzacja no, przynosi korzyści. To nagrywanie przynosi korzyści. No dobra, ale to by było na tyle, jeśli chciałabym powiedzieć o nagrywaniu rozpraw. Co jeszcze się dzieje, jeżeli chodzi o informatyzację sądów? W trakcie pandemii, jeszcze w trakcie, w pierwszym roku pandemii, weszły do sądu rozprawy zdalne. Rozprawa zdalna polega to na tym, że sąd, będąc w budynku sądu, na sali rozpraw, sąd, protokolant, łączy się ze stronami postępowania, czyli powodem, powódką, pozwanym, pozwaną, wnioskodawczynią, wnioskodawcą, no po prostu tymi osobami, które wszczynają dany proces sądowy, dane postępowanie sądowe, za pomocą aplikacji akurat Microsoft Teams. I łączy się również za pomocą tej aplikacji ze świadkami, czyli na sali rozpraw jest tylko sędzia i protokolant i już nikt więcej tam nie wchodzi. Każdy łączy się do sądu, no skąd tam chce, czasami z samochodu się łączą prawnicy. To jest całkiem niezłe wyjście z sądu, bo znaczy nie z sądu, tylko z samochodu, bo to jest całkiem niezłe, jest wygłuszenie. No, to jest dobre rozwiązanie.
No dobrze. I czyli tak, jak to przebiega faktycznie? Sąd przed rozprawą do wszystkich stron, które podały adresy e-mail, dlatego trzeba podawać adresy e-mail w pismach procesowych, nasze adresy e-mail, na te adresy wysyła linki do spotkania i na ten link trzeba kliknąć o tej godzinie, o której się rozpoczyna to spotkanie. Zostajemy wtedy zazwyczaj jeszcze i tak przeniesieni do takiego pomieszczenia poczekalni takiej, wirtualnej i stamtąd zostajemy w którymś momencie dopuszczeni do rozprawy. Widzimy sąd, widzimy drugą stronę, mamy jakby my też widzimy to innych uczestników postępowania. Siebie nie widzimy, to tylko tak powiem, siebie widzimy w takim najmniejszym okienku, a na ekranie widać poszczególne osoby, które się połączyły z sądem. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć to, jako że w sądach, jak się czeka pod salą rozpraw, to my wiemy, co się dzieje. Wiemy, że tam się odbywa jeszcze rozprawa, wiemy, że po prostu jest jakaś obsuwa, jakaś obsuwa czasowa, że jeszcze nie wejdziemy, ale wiemy, że wszystko jest tam ok. Natomiast jeśli chodzi o rozprawy online, to jest jeden problem z nimi, a mianowicie taki, że jak my klikamy i wchodzimy do tej poczekalni o tej konkretnej umówionej godzinie, o której miała rozpocząć się rozprawa, to my w tej poczekalni możemy kwitnąć i godzinę, i dwie, i trzy, i nie wiemy, czy nas nie połączyło, bo są problemy techniczne, czy nas nie połączyło, dlatego że jest właśnie obsuwa i jeszcze sąd rozpoznaje poprzednią sprawę z wokandy. I to jest ten problem, że zdarzało się tak, moi koledzy, moje koleżanki mówili mi, opowiadali mi takie historie, kiedy oni czekali w poczekalni, a sąd już dawno tą sprawę rozpoznał i zamknął tą rozprawę. I koniec sprawy było. Nie mogli się dostać, tak? A oni byli święcie przekonani o tym, że po prostu czekają, bo jest obsuwa. Bo jeszcze poprzednia sprawa jest rozpoznawana. I to jest na pewno wielkie takie niebezpieczeństwo. Dlatego, że tak jest mało pracowników sekretariatów, że oni nie piszą, nie dzwonią do danego pełnomocnika, czy tam do danej sprawy i nie mówią, no szanowny tam panie mecenasie, szanowna pani mecenas, mamy obsuwę, proszę się nie denerwować, czekać w poczekalni, wszystko jest ok, tylko po prostu trochę się to wszystko opóźni. My tak nie robią i my teraz nie wiemy, czy oni tak nie zrobili, bo właśnie jest ta obsuwa, czy po prostu są problemy techniczne i nikt nie widzi, że czekamy. I sąd nas nie widzi w tej poczekalni. I po prostu sobie proceduje sprawę, tak jakby się nikt nie stawił z danej strony. No a przecież można się nie stawić do sądu na rozprawę, prawda? Nie wszystkie są, stawiennictwo nie jest obowiązkowe we wszystkich rozprawach. Oczywiście warto, bo nic o nas bez nas. Te rozprawy zdalne, ogólnie jestem ich wielkim zwolennikiem, natomiast są bardzo duże jeszcze problemy techniczne. Naprawdę cały czas to się zdarza, że ktoś w tej poczekalni kwitnie na wieki i się nigdy nie dostanie. Co w takich sytuacjach zrobić? W takiej sytuacji dzwonić, ale bezpośrednio na ten numer, który jest w e-mailu, który otrzymaliśmy z tym linkiem do tej rozprawy. Nie ma co dzwonić za bardzo na numer ogólny sądu, bo zanim nas połączą, jeśli w ogóle nas połączą, no to minie pewnie z pół godziny. Lepiej dzwonić bezpośrednio na ten adres, który jest w stopce e-maila. Tam zazwyczaj połączymy się właśnie z tym sekretarzem czy z tym protokolantem, który danej sędzi jest pomocnikiem danego sędziego. No, oczywiście może zdarzyć się tak, że ta osoba jest po prostu już na sali rozpraw razem z sędzią i nikt nam w ogóle nie pomoże. Wtedy to już w ogóle będzie klops. No, ale jeżeli jesteśmy w poczekalni, nawet 10 minut czekamy, radzę od razu dzwonić i jakby dłużej już nie czekać, czy jest obsuwa, czy nie. Więc zawsze dzwonię, jak mamy obsuwę, przy czym, no, tak jak przy rozprawach tradycyjnych, tak i przy tych rozprawach online są opóźnienia, no i to też trzeba, o tym też trzeba pamiętać. Trzecia rzecz związana z informatyzacją sądów, którą bardzo lubię, to jest portal informacyjny sądów powszechnych. To jest bardzo ciekawa sprawa. Więc pod adresem właśnie tego portalu informacyjnego sądów powszechnych strony, pełnomocnicy mają dostęp do spraw, no do swoich spraw, do spraw, w których są stroną danego postępowania. Czyli każdy może, udając się do sądu,
takie konto sobie zarejestrować na siebie, musi tam okazać się dowodem osobistym i takie konto tam z jego PESEL-em będzie mu przydzielone. I teraz, jeżeli pojawi się w jakichkolwiek sądach w Polsce sprawa, która danej osoby dotyczy, z danym PESEL-em, z danym imieniem i nazwiskiem, to jest teraz już duża szansa na to, że automatycznie nagle ta sprawa pojawi się na jego koncie w tym portalu. Będzie miał do niej dostęp. Ale oczywiście to jest tak, że trzeba trzymać kciuki, bo ten automatyzm jest zawodny, więc jeżeli chcemy mieć pewność, że będziemy mieli podgląd do naszej sprawy, to po pierwsze zakładamy konto w tym portalu, a po drugie składamy wniosek o dostęp do tej sprawy. Ten wniosek już składamy w ramach tego portalu, czyli po prostu klikamy złóż wniosek i piszemy sygnaturę, jaki sąd, kto jest stroną postępowania, kim my jesteśmy w tej sprawie i sąd, no jeżeli wszystko się zgadza, to taki dostęp nam przyzna. I co jest ciekawego w tym portalu? W tym portalu widzimy dużo, dużo właśnie interesujących rzeczy. Po pierwsze, widzimy nazwisko sędziego, widzimy nazwiska stron, widzimy nazwiska pełnomocników, widzimy daty posiedzeń sądowych, czyli rozpraw sądowych, kiedy będą te posiedzenia, kiedy były już te posiedzenia. Widzimy, jakie sąd robi czynności, ale tylko jest taki mały minus. My widzimy, jakie on robi te czynności, ale nie zawsze widzimy jakby konkretne pismo, tylko na przykład może być tak, że w czynnościach, bo ma taką przegródkę ten portal, czynności i dokumenty. I w czynnościach może być, że na przykład sąd do kogoś coś wysłał, czyli wysłano wniosek w dniu tym i tym do jednostki policji jakiejś tam. Albo wysłano pismo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo wysłano pismo do OZSS. Czyli w tych czynnościach pojawią nam się takie zajawki, co sąd zrobił, albo co do sądu wpłynęło. Czyli z kolei może pojawić się taka informacja, że pełnomocnik tam XY złożył pismo, po prostu pismo, nie będzie napisane jakie pismo. Natomiast w tej zakładce kolejnej dokumenty, w niektórych sądach są skanowane wszystkie pisma i tam wrzucane, a w niektórych sądach są tam wrzucane tylko te pisma, które wydał sąd. No a jeszcze w innych sądach nie ma nic wrzucane w tamtą zakładkę dokumenty. No ale w tych warszawskich sądach raczej już tutaj sądy wrzucają. Mało tego, Sąd Okręgowy Warszawa, Praga w Warszawie wrzuca skany tam do tych dokumentów, więc warto, jeżeli macie sprawę właśnie na Warszawie, Pradze, to warto. Mówię oczywiście o sądzie okręgowym, nie sądach rejonowych Warszawa, Praga Północ i Warszawa, Praga Południe, bo tam nie, tam nic nie wrzucają niemalże. Natomiast w sądzie okręgowym Warszawa, Praga, czyli tam, gdzie rozwody się odbywają dla części praskiej Warszawy, to tam sądy wrzucają w tą zakładkę dokumenty, skany cały dokument. Więc to jest o tyle fajne. Ten sąd taki idzie z duchem czasu w tym temacie przynajmniej. Zachęcam, żebyście, jeżeli macie sprawę sądową, żebyście założyli konto w tym portalu, no bo mimo, że ta informacja jest szczątkowa, to jednak jakaś to informacja jest. I mało tego, ta informacja niemalże z miesiąca na miesiąc, ten portal jest coraz lepiej robiony. Coraz więcej rzeczy jest tam wrzucanych, tych informacji właśnie coraz więcej sądów przychodzi na skanowanie pism i wrzucanie w tę zakładkę dokumentów, skanów tych dokumentów, co jest niebywale potrzebne, dlatego że będziecie szybciej mieli ten wgląd do tego, co się dzieje tam w tym systemie. Jako jeszcze ciekawostkę opowiem to, że ten system wysyła e-maile z powiadomieniami, jeżeli coś się zadzieje w tej sprawie, takie powiadomienie, to też jest bardzo fajna funkcjonalność, ale muszę przyznać, że te powiadomienia są zazwyczaj z dziennym opóźnieniem, albo na przykład półtora dziennym opóźnieniem, czyli sąd na przykład dostanie jakieś pismo, a my otrzymałem powiadomienie, że sąd dostał jakieś pismo, tak? Półtora dnia, zazwyczaj w nocy przychodzą te powiadomienia na maila, półtora dnia później otrzymamy taką informację, że coś do sądu wpłynęło i jeżeli nie ma skanu, no to być może warto się przejść do sądu, do czytelni akt i zobaczyć, co tam się dzieje w tych aktach sądowych. Więc powiadomienia otrzymacie o tym, o zmianach w sprawie, o zmianach właśnie na portalu informacyjnym otrzymacie na maila i to też jest bardzo, bardzo fajna rzecz.
przyszłości oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości przebąkuje, że w ramach portalu będą się pełnomocnicy wymieniać elektronicznie z sądami pismami. To będzie naprawdę super. Choć ja w to nie wierzę, bo jak widzę, ile pieniędzy zostawiamy my prawnicy na poczcie, bo kolejne podwyżki znaczków przychodzą, mam wrażenie, już bez echa. Już jakoś tak coraz mniej osób na to narzeka, a to naprawdę te podwyżki idą tam jak burze. Natomiast jeżeli my przestaniemy doręczać przez Pocztę Polską, a zaczniemy doręczać przez portal, no to chyba Poczta Polska, to mam wrażenie, że wpadnie, bo już sprzedają mydło i powidło, a nie głównie listy, więc jak my, już prawnicy zaniechają wysyłki list papierowej wersji, tylko będą elektronicznie sobie przekazywać, no to chyba będzie już naprawdę kaplica dla tej instytucji niezbyt przeze mnie lubianej. No nie, nie, nie tak, że niezbyt. Mam swoją ulubioną pocztę i tam zawsze jest sympatycznie i jakoś tam wszystko zawsze gra. Ale to nie w każdej tak jest, jeżeli chodzi o pocztę. No dobra, to mamy to tak, ten temat tak chyba tylko zaczęłam tak naprawdę, tej informatyzacji sądownictwa. Opowiadam Wam o portalu, o rozprawach zdalnych, o nagrywaniu rozpraw. Bardzo fajne jest nagrywanie rozpraw. Myślę, że nagram jeszcze drugą część tego filmu, opowiem Wam wtedy o e-sądzie. To też jest fajne. No dobra, to jeżeli ten filmik był dla Was przydatny, to poproszę łapkę w górę. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejnymi filmami, to nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrybuj. Wtedy dostaniecie powiadomienia o nowych filmach. Niemalże powiadomienie jak z tego portalu informacyjnego Sądów Powszechnych. No dobra, to do zobaczenia.